Co łączy taniec polones i pierwiastek polon? Oczywiście fakt, że obie te rzeczy zostały nazwane na cześć Polski. To jednak nie jedyne rzeczy na świecie, które swą nazwę zawdzięczają naszemu pięknemu krajowi i niestety nie ze wszystkich możemy być dumni. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 najdziwniejszych rzeczy, które nazwano po Polsce. Numer 10 Sklejony łojem pęk włosów na głowie powstały na skutek braku higieny lub niekorzystania ze szczotki bądź grzebienia. Dla Was to zwykły kołtun, dla reszty świata polski warkocz. Polish Plate. Po raz pierwszy opisany przez zachodnich podróżników, którzy zaobserwowali go na głowach polskich chłopów i tak też z Polską zaczął być kojarzony. Co ciekawe, stare przesądy zabraniały obcinania kołtunów, a to z obawy przed chorobami, np. ślepotą oraz diabłem. Najdłuższy zachowany kołtun znajduje się w Muzeum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pochodzi z XIX wieku i po rozwinięciu ma aż 1,5 metra długości. Numer 9 w styczniu zeszłego roku dość głośno zrobiło się o określeniu polski prysznic Baniu Polako. W serialu dokumentalnym na Netflixie użyła go narzeczona Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez. Według modelki Banio Polako polega na tym, że odświeżasz tylko wybrane części ciała. I mimo że Polako w języku hiszpańskim oznacza też Katalonczyka i być może to właśnie Katalonczyków w Hiszpanii mają zazwyczaj na myśli, nie zmienia to faktu, że dla całej reszty świata Polako to Polacy. POLISH To? Po? Polish shower w najpopularniejszym słowniku slangu na świecie to kiedy zamiast brać prysznic moczysz tylko ścierkę i przecierasz nią miejsca, które śmierdzą. Numer 8 W jednym z odcinków South Park pojawia się określenie Polish bike ride, czyli polski rower. It also looks like he received a and a Polish bike ride. Według lekarza to właśnie jazda na polskim rowerze była jedną z przyczyn kiepskiego stanu Battersa Stocza. Na pytanie What's that? Doktor odpowiada We aren't sure. We only know that there is no cure. Według słownika miejskiego Polish Bike Ride jest wtedy, kiedy z roweru usuwane jest siodełko i pozostaje tylko sztyca, która podczas jazdy wchodzi wam do otworu od... lub Numer 7. Jeszcze kilka miesięcy temu tak zacięcie straszyli nas, że Unia Europejska zmusi nas do jedzenia robaków. Tymczasem okazuje się, że wcale nie musimy jeść żadnych niemieckich czy francuskich chrabąszczy. Mamy swoje własne. Paulisz Kosinil, po polsku Polski Czerwiec, to polski robak z rodziny pluskwiaków, z którego pozyskuje się czerwony barwnik koszenile. W XV i XVI wieku polskie robaki, obok zboża, drewna i soli, były czołowym towarem eksportowym Polski, z których barwnik stosowano w całej Europie. Dopiero po odkryciu Ameryki barwnik pozyskiwany z czerwca polskiego został wyparty przez tańszą koszenilę produkowaną z czerwca kaktusowego. Ciekawostka to właśnie od nazwy czerwca polskiego wywodzi się nazwa miesiąca czerwca oraz koloru czerwonego. Numer 6 Polski młot Niektórym z Was określenie to może kojarzyć się z Marcinem Gortatem. W końcu taki pseudonim Paulish Hammer nadali mu kibice NBA. Jednak polskim młotem w Ameryce był przede wszystkim Józef Bednarski. Polsko-amerykański wrestler, pierwszy Polak w federacji WWE. Na przydomek Paulish Hammer zapracował sobie swoim popisowym ciosem o tej samej nazwie, który dziś w środowisku wreslerskim uchodzi wręcz za klasykę gatunku. Numer 5 Paulish sosecz to najpopularniejszy rodzaj kiełbasy w Stanach Zjednoczonych. Znacie to uczucie Cytacji, kiedy na napisach końcowych zobaczycie polskie nazwisko. Kiedy w 2012 w amerykańskiej hurtowni Kostko zobaczyłem, że w menu baru widnieje polski hot dog, myślałem, że wyskoczę z butów. Potem, kiedy okazało się, że kiełbaski, które serwujemy dzieciakom na summer campie, to też de facto polskie kiełbaski. Przy czym smak Polish sosecz mocno odbiega od tego, co kiełbasą nazywamy w Polsce. Najbliżej smakowo jest moim zdaniem kiełbasie śniadaniowej z McDonalda. I pewnie dlatego należy do jednych z nielicznych osób, które faktycznie lubią śniadania w McDonaldzie. Z sentymentu. Numer 4. Hashtag Polish Boy. Któż z nas przynajmniej nie użył tego hashtagu na Instagramie. Jeśli kiedykolwiek to zrobiliście i ktoś skomentował wam pod zdjęciem mniam, to by wyjaśniało dlaczego. Według Wikipedii Polish Boy to kanapka pochodząca z Cleveland, której głównym składnikiem jest kiełbasa pokryta warstwą frytek, warstwą sosu barbecue oraz warstwą kolesława. Magazyn Esquire zaklasyfikował ją nawet jako jedną z najlepszych kanapek w USA. Szef kuchni Michael Simon określił Polish Boya jako najlepszą rzecz, jaką kiedykolwiek jadł. Z kolei Daily Meal umieścił ją w zestawieniu 12 kanapek które odmienią Twoje życie. Numer 3. W 2021 roku falę krytyki wywołała reklama, która pojawiła się na niemieckich autobusach w Dolnej Saksonii. Pewna agencja, zajmująca się zatrudnianiem opiekunek osób starszych z Polski, zachęca w niej do sprawienia swojej babci nowej Polki. Nowa Polka Babci, głosi slogan. Tego typu tekst nie mógł wziąć się znikąd. Najwyraźniej w Niemczech słowo Polka funkcjonuje w pewnych kręgach jako synonim słowa opiekunka. Tak jak u nas Japonka to klapek, Hawajka to koszula w kwiaty, nie mówiąc już o Angielce, która w Polsce jest zarówno chlebem, koniem, szklanką, sposobem kopania piłki, piecem węglowym oraz męskim butem. Numer dwa. Czy wiedzieliście, że jedną z najpopularniejszych marek wody butelkowanej w Stanach Zjednoczonych jest woda, która ma Polskę w nazwie? Jest nią Poland Spring, produkowana już od 1800. 1845 roku, a właściwie czerpana ze źródła o tej samej nazwie, znajdującego się w miejscowości Poland w stanie Maine. Co ciekawe, sama miejscowość nie została nazwana bezpośrednio po Polsce, a po XVIII-wiecznym psalmie o nazwie Poland, nazwanym tak, ponieważ jego autor Timothy Swan po prostu kochał Polskę. Numer 1 Czy zdarzyło się wam kiedyś opuścić imprezę, spotkanie towarzyskie bez żadnego słowa? Jeśli tak, to niezmiernie miło mi was poinformować, że dokonaliście w ten sposób polskiego wyjścia. I najprawdopodobniej jesteście też introwertykami. W angielskim slangu Polish Exit to bowiem nagłe i niezapowiedziane opuszczenie imprezy, grupy ludzi, bez informowania kogokolwiek. Okej, okay, tym opuszczonym, jak wkrótce bytom, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć!